Witam, witam w nowym odcinku Zagrajmy w Wizard 6. W poprzednim odcinku skończyłem ginąc w tym mniej więcej miejscu, zatłuczony przez latającą meduzę. Znaczy, no meduza to nie jest, tylko po prostu nie mogę sobie przypomnieć polskiego terminu na Manowar. W każdym razie jesteśmy w obszarze górskim. Obszar góry, po środku jest góra, na którą będziemy chcieli się spiąć, ale zanim będziemy mogli się tam spiąć, musimy się dostać do wejścia. A to nie będzie takie proste. Generalnie ten obszar jest strasznym labiryntem, okropny bałagan tutaj jest do ogarnięcia. Czego tu? Dziwni koleżkowie, dobra, spadajcie. Generalnie cel nasz aktualny to jest dostać się do kopalni krasnoludzkiej, w których zmontujemy coś i znajdziemy klucz. A także znajdziemy handlarza broni Tier 2. To się bardzo przyda. Dobra, tutaj jest wejście pierwsze pod ziemię do jaskini maga. Tam na razie chyba nikogo nie ma, w każdym razie nas to nie interesuje w tej chwili. I teraz kopalnie. Kopalnie to są taki moment, kiedy autorzy stwierdzili, że o, przyszliście, zamek, tacy cwani jesteście, to wyżryjcie to. Generalnie kopalnie składają się z czterech poziomów. Przejść między nimi jest od cholery. Z pierwszego poziomu na drugi prowadzi około 10 klatek schodowych rozmieszczonych w różnych miejscach i oczywiście prowadzących w różne oddzielone części poziomu drugiego. Na szczęście poziom drugi jest nieco mniejszy, poziom trzeci jeszcze mniejszy, a poziom czwarty jest malutki. No problem tylko, żeby się tam dostać. Na razie tak, nasz pierwszy przystanek będzie na poziomie drugim, jednak zanim pójdziemy do poziomu drugiego, zanim tam dojdziemy, musimy znaleźć coś tutaj. Co nie musimy, ale bardzo chętnie to znajdę, ponieważ się przyda i w ogóle... No. Poruszanie się po tych lochach nie będzie takie szybkie, ponieważ cały czas zerkam na mapkę. Bez mapki zgubiłbym się pewnie bardzo, bardzo szybko. Tak. I to jest pierwsze nowe urozmaicenie. Znaczy nie żelki, tylko ciemny ekran, na który nic nie poradzimy, ponieważ w tej grze nie ma zaklęcia światła. Dobra, klepiemy się ze szelkami. Liczymy na to, że nas nie zarżną. Ćwiczymy zaklęcia. No, działa fajnie. Do widzenia, do widzenia, do widzenia. Dobra, moment. Jest ciemno. W obszarze ciemnym nawigować możemy tylko na czuja, to jest po naszym kompasie. O, armor plate się skończył. Po naszym kompasie i po informacji, że walnęliśmy właśnie nosem w ścianę. Więc oczywiście jest od cholery ciemnych obszarów w tym momencie. Na szczęście ten... Ha! Dobra. Powtórka. Tak, tak. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Nie.
Przypuszczam, że jest pewien błąd w tej mapie. To oczywiście świetnie nam wróży na początek. Aha, to pewnie tak. 21P. Czyli dobrze, zapisałem, poszedłem. Jakimś cudem trafiliśmy właśnie do Dragon's Crown. Klepanie krasnoludów niczym nie szkodzi, to znaczy nie mamy za to żadnych konsekwencji. Fajne brody. No to się lejemy. Jest. Okazało się, że był guzik do naciśnięcia. Nie wierzę w coś takiego jak brak pułapki. E, O oraz R. Cloud of Fear prawdopodobnie. Tak. Doskonale. Klucz A mniejszego będzie, chyba będzie ważny. Nightstick prawdopodobnie ma jakieś usypianie. Shadowcloak. To może być dobry dla ninja. Zaraz zobaczymy. Ninja, Bard i złodziej mogę to ubrać. Klasa pancerza minus 1, doskonale. Nie, nie. Czyżby jednak źle rozczytał, to zaraz mamy Shadow Cloak. NK podświetl. A, Fairy nie może ubrać. No tak, tutaj jest klucz. No to nic, no to jak Fairy tego nie może ubrać, to ja mam nikogo innego, kto to może wziąć. Więc idę dalej. Tak. Nie, jeszcze jeden. Dobra, wyszliśmy z obszaru ciemnego. Teraz się kawałek cofamy. Musimy skorzystać z konkretnych schodów na dół. O, miecz mi się skończył, tak będę musiał kasnąć. Na szczęście walka już w tej grze raczej nie będzie sprawiała takich problemów, poza wyjątkowymi sytuacjami albo bardzo pechowymi rolami.
Zacznijmy, tutaj są, tak, to nie są te schody i to będą te schody tutaj. Tak, poziom drugi, teraz tak, tutaj, save, gumostwór. W kopalniach jest 5 gumostworów, musimy zabić 4. Niech ćwiczy sobie magię. Może się przyda, może nie. Aha. Super. Przynajmniej coś. Kopniaki mają większą szansę na penetrację niż pięść, ale za to mają mniejszą celność. Dlatego są dobre na wrogów, którzy mają twardy pancerz, ale nie są zbyt zwinni. Przynajmniej w teorii. W praktyce i tak nie mamy na to wpływu poza pierwszym atakiem, więc dobra. Rubber Strand. Po to właśnie tu jesteśmy. Kawałek gumowy. Kawałek gumy. Gumowałek. Dobra, teraz tak. Przybyły z pustyni. Żal dla jednego widza. Dobra, coś by tutaj trzeba wykombinować na nie. Mrówki. Superancko. Co by jej tu wpakować? Skill bojowy w zasadzie sam powinien się rozwijać, ale tych 50 dobije, ponieważ...
O, trochę ich jest. Trzeba by może trochę przesunąć szansę na moją korzyść. Do tego celu proszę koślepiający, użyję i tak już raczej są niewielkie szanse, żebym trafił kogoś na kogo ten proszek będzie skuteczny. Na pewno nie w jakichś kluczowych walkach. Nawet na mrówki zbytnio. O, będzie czystka. Dlaczego w każdej grze Wizard 6 należy brać ze sobą maga? No i po sprawie. Skoro awansowała Walkiria, wkrótce reszta też będzie awansowała. A to mi dużo mówi. Energy coś. Super. Zwoje. Zwojów i tak nie użyjemy. Kolejne trzy żelki. Smithies, Forging, Grill i tak dalej, i tak dalej. To jest nasz aktualny cel. Znowu żelki kwasowe. Kirijutsu. I po sprawie. Jest i Smithy. Tak nabyć. Dobra. Tak, trzeba by trochę rzeczy opchnąć, sporo rzeczy kupić. Penis.
mangiato i nodacci e sporo broni. Fushad, to jest chyba dla Walkirii, broń Tajeru drugiego. Goblin. Nodachi jest niemal na pewno bronią oboręczną, ale ninja to podejrzewam, że mógłbym. Aha, to nie dla niej, super. W zasadzie mógłbym Nodachi kupić, tylko gdybym był pewien, że obrażenia łączne będą lepsze. Dobra, zrobimy tak. W tym miejscu zakończę odcinek i prześledzę dokładnie, jaką ścieżką muszę iść dalej. Natomiast między nagraniami dokonam w miarę upgrade'u mojego sprzętu na tyle, na ile kasa pozwoli. To będzie sporo wejść i wyjść od niego, losowanie inwentarza, także nie ma co tego pokazywać. Dobra. Okej. Do zobaczenia w przyszłym odcinku.